Jesteśmy u kolegi znajomego, walczymy dzisiaj z telewizją naziemną, telewizją pokojową. Zobaczcie sobie, taka antenka jest zamontowana i weźmiemy zaraz, podłączymy sobie naszego Tabiego, sprawdzimy sobie, co się dzieje, o co chodzi, czy to można ustawić, czy nie, bo słyszałem, że dużo jest problemów z DVB-T2 właśnie po zmianie i dużo anten pokojowych sobie z tym sygnałem przestaje radzić. Jeżeli interesuje Was tematyka anten pokojowych i DVB-T2 i macie problem z odbiorem i chcecie wiedzieć, co zrobić, żeby ten problem poprawić, zapraszam do oglądania. Słuchajcie, namówiliście mnie na antenę pokojową. Będziemy dzisiaj chodzić po pokoju u Huberta, mojego kumpla i będziemy tutaj coś robić, żeby ta antena pokojowa na DVB-T2 zaczęła działać. Jeżeli mamy antenę wewnątrz, to jest też tak zwana loteria, bo my nigdy nie wiemy, czy ta antena sobie poradzi, czy nie. Tu jest właśnie paradoks tych anten, bo my nie wiemy, czy ona sobie poradzi. Producent może sobie napisać 100 dB, nawet 500 dB, tak? A my sobie tę antenę postawimy w pokoju, ona nie będzie odbierać nam stabilnie programów DVB-T2 w tym momencie. Znajdujemy się 30 km od nadajnika, mamy pierwsze piętro. W tamtym kierunku mamy sygnał przychodzący nam z nadajnika. W zależności od tego, z czego jest zrobiony ten dom, z czego wykonane są ściany, czy mamy elementy metalowe, czy mamy dużo tych elementów metalowych, czy mamy dach pokryty, załóżmy, blachówką, czy też jest pokryty, nie wiem, gontem, czy jakimś betonem, to wszystko ma wpływ na to, jaki sygnał doleci do tej anteny. Sytuacja hipotetyczna. Mamy antenę pokojową i mamy DVB-T1. Powiedzmy, że jakoś tutaj Wam ten sygnał odbiera. Zmienia się standard i dużo dostaję od Was maili, że anteny pokojowe przestały działać. A dlaczego tak jest? Dlatego, że stary standard mieliśmy w modulacji 64 QAM. Modulacja ta miała niższe wymagania, jeżeli chodzi o instalacje antenowe. W przypadku DVB-T2 mamy modulację 256 QAM. Ta modulacja ma większe wymagania, jeżeli chodzi o parametry, które mają być tutaj w tym kablu na samym końcu, zanim wetkniemy ten kabel do telewizora. Siła sygnału się może zmniejszyła, bo tam jest kilka decybeli jest mniej. Jest mniejsza wymagana siła niż w przypadku DVB-T1. Natomiast problem z antenami pokojowymi jest taki, problem znajduje się tu w środku. Te pudełeczko robi nam problem. Te pudełeczko, tam w środku jest przedwzmacniacz i przedwzmacniacz założony zbiera nam cały syf, który jest w eterze. Wszystko, co jest na zewnątrz, ten wzmacniacz nam zbiera łącznie z sygnałem. Słuchajcie, dla osoby, która kupiła sobie, no ale drogo, najlepszą antenę na rynku, tak? Najpiękniejszą, o wzmocnieniu 100 dB, tak? 500 dB, no podłączając ją do telewizora, mówi, kurde, no nie działa, nie? Co za gówno, po prostu to nie działa. To nie o to chodzi, słuchajcie. To jest problem. Problem chodzi o wnętrza generalnie i sygnał, który dochodzi z zewnątrz. Ten sygnał dochodzi wytłumiony. I tyle w temacie. Jeżeli mieszkacie w fajnym miejscu odbiorowym, korzystny jest tutaj układ pokoi, czy też są ściany cienkie, czy ten sygnał, powiedzmy, wytłumia się minimalnie, nie ma problemu. Tak jak piszecie w komentarzach, widelec, tak, do telewizora odbieracie sygnał. I może być tak, że się nachodzicie, nakupujecie jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą antenę i nadal będzie problem z odbiorem. Gdzie taka antena by się najlepiej sprawdziła? Na balkonie, na zewnątrz. Tam my byśmy ją położyli na zewnątrz, albo tak, to sygnał byłby przepiękny, ale my tego nie możemy zrobić. Hubert tutaj miał tą antenę założoną w tym miejscu. Po wielu, wielu próbach stwierdził, że jednak ta antena w tym miejscu najbardziej, najlepiej po prostu odbiera. Oczywiście to, że ja tutaj przechodzę koło tej anteny, to ma też wpływ. Moje dotknięcie tej anteny, zobaczcie, co się dzieje przy telewizorze. Też, może telewizor tego nie pokaże, ale o, już tutaj się facjata pani wykrzywia, nie? To wszystko ma generalnie wpływ. Nawet ludzie przechodzący obok tej anteny też mają wpływ na stabilność odbioru. Podłączamy zaraz Tabiego i sprawdzamy sobie, co się dzieje, jak wygląda sygnał na wyświetlaczu mojego miernika. I na wstępie przypominam, że nadal jest aktualny rabat na miernik Rover Tab 5 Ultra. Wpisując hasło MR Service otrzymujecie 7% rabatu na zakup urządzenia. Rabat ten działa również na miernik Rover Tab 5 Lite, który osobiście posiadam. Wiem, że niektórych profesjonalistów bawią moje filmy, ale mogą oni oszczędzić parę stówek, gdyby zdecydowali się akurat na zakup takiego profesjonalnego sprzętu pomiarowego. Link oczywiście w opisie filmu. Kolejna ważna informacja dotycząca sygnału DVB-T1, czyli multiplexu trzeciego. Link znajdziecie w opisie filmu również. I ostatnia informacja, plansza Sprawdzam TV przestała być nadawana. Tak jak widać, antena jest na stole. Mamy siłę 36, MER mamy 14. To może skupmy się na wyświetlaczu miernika, jest taka kropeczka czerwona.
Fajnie, gdyby ta kropeczka była żółta. A jakby była zielona, to by była rewelacja. Sorry, że moje tutaj, zobaczcie, jaki mam sprzęcior, nie pudełeczko. Teraz zobaczcie sobie. Antenę trzymam w ręku. To, że ją trzymam, to też jest źle. Kurde, jak to zrobić, żeby ją, żeby nie mieć wpływu? O, już mamy, widzicie, kropeczkę na zieloną. I w tym miejscu ta antena, gdyby stała, nie ma najmniejszego problemu. Zbliżamy się do okna. Zobaczcie, co się dzieje z siłą sygnału. Każde moje przesunięcie... O, zobaczcie, co się dzieje, na przykład tutaj, nie? Miernik reaguje z pewnym opóźnieniem. Niech się uspokoi. Tu w tym miejscu jest ok. Tutaj w tym miejscu... Już trochę gorzej. Słuchajcie, też musicie wiedzieć, gdzie jest nadajnik, nie? W którym miejscu jest nadajnik, no bo jak nie wiecie, no to sobie możecie kręcić, o. Mi się na przykład wydaje, że tam jest nadajnik, nie? I sobie obracacie. No i jest problem, nie? Także co, najlepiej co? Wydaje mi się, że bliżej okna musielibyśmy podejść. Co myślicie? Jak podejdziemy bliżej okna, to będzie lepiej czy gorzej? Niekoniecznie, a w tym miejscu, gdzie Hubert wymyślił? Jezu, ja nie pamiętam, kiedy antenę pokojową ustawiałem na miernik. Masakra po prostu jakaś. No zobaczcie, Hubert w tym miejscu sobie wymyślił antenę. No i tu w tym miejscu widać, że jest przyzwoite parametry. Natomiast proszę zwrócić uwagę na parametr BER. Tam jest 4 razy 10 do 4. No najlepiej, żeby tam piątka była, nie? Na końcu. A jak jest szóstka, to już jest rewelacja. Ta no czwórka też może być. Jak będzie trójka, będzie problem. Jest taki margines tego sygnału przed korekcją, gdzie po prostu występuje problem, nie? O, tu mamy nawet fajny sygnał. Zobaczcie, mamy lepszą siłę, ale mamy gorszy MER. I BER nam zszedł do 3. Tak łopatologicznie do tego podchodząc, to BER, czyli bitowa stopa błędów, to jest trzeci parametr, który jest bardzo ważnym parametrem, oprócz siły oczywiście i parametru MER. Zrysowałem taką tabelkę. Na górze mamy cyfry od 1 do 8. Powiedzmy, punkt defektu znajduje się 2 razy 10 do 4, czyli wszystko, co jest powyżej czwórki, czyli 5, 6, 7, 8, no to jest odbiór stabilny. Oczywiście to jest pomiar przed korekcją. Jeżeli chodzi o parametr do 4 lub do 3, czyli im niżej od czwórki w dół, w zależności od odbiornika, jest większa podatność na zakłócenia lub też mniejsza. Oczywiście mamy różne zapisy tych samych wskazań, tak jak na górze macie napisane. No na moim mierniku jest akurat 1 razy 10 do 3, bywają też wskazania 1E myślnik do 3. Chodzi o to, żeby ta liczba, czyli te minus 3, im większa, czyli im mniejszy minus, tym lepiej. Czyli minus 8 jest lepsze od minus 5. Po prawej stronie rozrysowałem tak też łopatologicznie, jak miernik mierzy ten parametr. Od góry macie parametr gorszy, im niżej, tym parametr jest lepszy. Także możecie sobie obserwować wskazania BER-u, jak będę chodził z tą anteną i udawał, że coś mierzę, to możecie sobie sprawdzać po prostu i wrócić ewentualnie do tej tabelki, zobaczyć sobie, gdzie znajdujemy się na poziomie tej skali. Tam, gdzie jest na skali zaznaczone na zielono, to tam od tego miejsca w górę, czyli od 1 razy 10 do 4 w górę, tutaj już jest, powiedzmy, odbiór stabilny. Nam zależy, pamiętajcie, zawsze na stabilności odbioru, nie na odbiorze przypadkowym. Zobacz sobie, co się chowa. Kwestia kilkudziesięciu centymetrów. Znaczy tak, słuchajcie, tu jest kwestia nawet taka, że ustawiacie antenę w ten sposób, przekręcacie ją w lewo i już jest inaczej. Tak. To jest tak, słuchajcie, w środku... Ja czuję dużo. Tak się po prostu fale elektromagnetyczne rozkładają w środku, a większość anten pokojowych, które są ładne, one są zepsute elektrycznie. One po prostu mają fatalne warunki odbiorcze, one nawet na zewnątrz nie działają dobrze, a co dopiero w środku. No ale wystarczy, że jest 100 decybeli, no i kupujecie, nie? Opuść tak na połowie telewizora, tak tutaj między oknem a telewizorem, tak jak ona była wcześniej. O tak, trochę wyżej może. I jak jest z sygnałem? Numer jest gorszy, BER mamy do 4. Wchodzimy sobie do DVB-T1. Mieli porównane. Ojejku. Tutaj, moi drodzy, mamy DVB-T1. DVB-T1, tak jak widzicie. Co my tu mamy z DVB-T1? Zobaczcie, jaki mamy BER. BER mamy do 6, nie? To jest istotne, nie? Dlatego DVB-T1 chodzi, nie? Ale weź no niżej na przykład, tak jak ja miałem gdzieś tu jeden. Ja tam nie, no tam nie miałem, ale... DVB-T1 chodzi, Hubert.
Nawet możemy sobie tę antenę tak postawić. Nie, ona... Ale zobacz, co się dzieje. Kładziemy tę antenę byle jak. Ber nam szedł do czwartej, ale jest poprawny odbiór. Pole piątkowo mamy zsunięte, także antenę ustawiając w ten sposób, czy w jakikolwiek sposób na DVB-T1, zobaczcie, co się dzieje. Mamy ber do szóstej. Nie będę wchodzić w szczegóły, bo was zanudzę na śmierć. Po prostu odcinek musiał być godzinę i to pewnie w dwóch częściach, żeby to wszystko wytłumaczyć. Generalnie, finalnie dla was odbiorców liczy się jakość i siła. Ja na mierniku nie mam jakości i siły i nawet nie chcę jej mieć, bo jakość i siła nic nam nie mówi. To jest wyliczenie. Telewizor sobie to wylicza na podstawie oprogramowania. Możemy podłączyć sobie 10 telewizorów do jednej anteny pokojowej i będziecie mieli 10 różnych pomiarów jakości i siły. Taka jest niestety, moi drodzy, prawda. Także tak jak widać, bardzo dobrze widać, jedyneczka nam sobie chodzi, zapiernicza. Nawet możemy sobie tę antenę postawić tutaj, byle jak, nie? Zobaczcie, co się dzieje z sygnałem. Ber nam spadł do trzeciej, ale odbiór jest nadal możliwy, tak? Przełączając teraz w tym samym miejscu antenę na DVB-T2, nie mamy odbioru. Widać różnicę? Widać, tak? Po prostu parametry odbiorcze, parametry są wyższe. Po prostu są wyższe dla anten odbiorczych. Czyli sygnał DVB-T2 w tym przypadku taką antenę po prostu eliminuje z użycia. Musimy zastosować obojętnie jaką, starą, nową, nieważne, antenę zewnętrzną. Antena zawsze najlepiej oddycha na zewnątrz, nie? Chociaż ta konstrukcja jest, no nie mam drugiej do porównania, no nie będę robił testów anten pokojowych, nie, błagam, nie namówicie mnie, nie, no to, bo to, słuchajcie, anten, nie można robić testów anten pokojowych, no bo to jest nierzetelne, słuchajcie, ja nawet trzymając ją mam na to wpływ, zobaczcie, chwytając ją, zobaczcie, co się tu dzieje z parametrami, nie? No kurde. No taka jest prawda, Hubert. No ja robię teraz za antenę trochę. No tu musiałbym ją trzymać, nie wiem za co, za tą puszkę plastikową, żeby... To nie jest rzetelne, nie? Słuchajcie, no opowiadanie w ogóle o antenach na tych pokojowych, że są najmocniejsze czy najlepsze, słuchajcie, to... No jakbym był producentem, pewnie bym tak mówił, nie? Żeby to posprzedawać, żeby to, wiecie, nie? No 9 na 10 anten generalnie, tak jak jeździłem, bo już nie jeżdżę, nie spełnia egzaminu, nie? To przy DVB-T1 tak było, a teraz na DVB-T2 to już masakra jakaś jest. Dobra, Hubert, kładziemy antenę tam, gdzie ty wymyśliłeś. Nie będę, kurde, kolegi przecież poprawiać. No, teraz nie zamontujesz. Tutaj w tym miejscu Hubert sobie nam, nasz Hubert sobie wymyślił tutaj, że w tym miejscu będzie antena zamontowana. I co my tutaj, moi drodzy, mamy? Poczekajcie, niech sobie Tabi trochę pomyśli. Ja się od tej anteny odsunię. Odsuniemy się obydwoje od tej anteny, Hubert. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Mamy... Akurat się skupiłem na Polsatach, no i nie będę tutaj przełączał tych multiplexów. Mamy tak, 55 siły, 34 meru, ber mamy czwórkę. No i Hubert, no i słucham, powiem ci tak, nie, no wybrałeś najlepsze miejsce dla tej anteny, powiem ci szczerze. Jak ty długo z tym walczyłeś, chłopie, powiedz mi. Pochodziłem po pokoju, generalnie no spoko działa, nie masz tu kobieta, rozrywka, nawet kulturę dali, także... W zasadzie kobieta i rozrywka, więcej nie trzeba. Tak jest. Dobra. Hubert, fajnie, że poruszyłeś kwestię właśnie multiplexu 8, czyli naszego VHF, słuchajcie, ale jak widać anteny pokojowe sobie z tym nie radzą, nie? Akademię multiplex 8 mamy w tamtym kierunku. Nie ma nic kompletnie. Zobaczymy sobie jeszcze tylko na MUX 8 ze ślemu. MUX 8 ze ślemu, moi drodzy. O. Jest, o tu coś na łapie. Ja pierdzielę, jakbym normalnie szukał skarbu teraz. Ruszysz? Ruszysz, kolego? No powinien ruszyć zaraz. Nie, może będę musiał jeszcze wyższy telewizor. Na tej antenie nie odbierzesz MUX 8, nie? Rozumiem. Ona nawet nigdy przy skanowaniu, nigdy. O ile jakieś stacje radiowe mi czasami przy skanowaniu wyłapywała, chociaż one nie działały, ale generalnie obrazu nigdy nie było. Nawet. Wiesz, sobie tutaj zdał egzamin? Zwykły dipol taki szeroki. Nie, chcę mi to wiesz. Ale to jest, słuchaj, to jest 6 kanałów w SD. No, mi to aż tak. Które niedługo będą na DVB-T2, ale kiedy to nikt nie wie. No, nie prędko pewnie, to wiesz. Także to macie teraz VHF, nie? VHF niestety w środku, w pomieszczeniach, przy użyciu przezmacniacza jest trochę lipa, nie? No. Nie ma Hubert MUX 8 u ciebie. Nie ma i nie będzie. A po co ci to w ogóle? Co po co?
U mnie najczęściej w komentarzach pojawia się jedna fraza, nie? Że telewizor trzeba wyrzucić, ale ty masz nowy telewizor, nie? No czasami oglądam, nie jestem jakimś wiernym oglądaczem tutaj, jakimś takim tym, ale czasami coś tam oglądam, ale to tak, dlatego to też tak mniej więcej jest. Taka prowizorka trochę. No tu nie ma możliwości zamontowania anteny na zewnątrz, niestety. No wspólnoty, no w zasadzie wszystkie dzisiaj no w zasadzie w żadnym nowym takim budynku zbiorowym no praktycznie nic nie możesz zamontować sobie na zewnątrz. A? No dodam, że no, zasilacz jest skręcony dość mocno, może 1/4 tylko tej ruchu pokrętła jest tylko w stronę. A właśnie, moi drodzy, bo ja wam nie pokazałem w ogóle, bo ja tu mam w kieszeni pewną niespodziankę dla was. Prunt. No dalej, chodź tutaj do mnie. Uważaj, bo ten prunt ugryzie cię za rękę. Oświecenie jest na prunt. A, ty macie, zobaczcie co tu macie, specjalistyczny sprzęt. To jest taki specjalistyczny sprzęt, moi drodzy, taki pokrętyłeczko. Tutaj nie wiem, jak możesz tak pokazać, ale ta dioda ona się pali dosyć słabo i ona jest skręcona dosyć mocno. Dodam tylko, że kolega ma podobną antenę i on sobie przerobił, wymieniał jakąś tam płytkę i przerobił sobie ją na zasilanie z telewizora. Ale tu widzę podkręcenie siły, w tym przypadku jest na plus. Myślę, że skręcimy Hubert tutaj do 50. Dobra, i zobaczymy sobie na tym multipleksie. Tu jest problem. To musi być więcej. Także to też. Ale powiem tylko ze swojej, że tak powiem, racji jako użytkownika, że na tym skręceniu, na jakim było, nie zauważało się jakichkolwiek, wiesz, zatrzymań obrazu, jakichś tam pikselozy i tym podobnych historii nie było. To ja ci powiem, Hubert, ja nie wiem, jak to było, bo już ci pogrzebałem. To nic. Ale reklamacje się nie uwzględnia. To nic, ja sobie zrobię. Słuchaj, zawsze jest ktoś, kto zrobi to lepiej. Zobaczysz w komentarzach, ile osób zrobiłoby to lepiej. Będzie faktura, paragon? Dam ci tego lajka, czy jak to tam się nazywa? Lajka? Łapkę w górę, wystarczy. No, jak chcesz. Na pierwszy raz wystarczy. My tu się będziemy spotykać co chwilę? No. Oby nie. Hubert, zostawiam cię tak z tym czymś. Z tym czymś. Bardzo ważne pokrętełeczko. Pokrętełeczkiem można tutaj pokręcić i wyczarować. To sprawdzimy sobie teraz ręcznie na telewizorze Sony, co się dzieje. Czyli kanał wydarzenia 24, kanał 42, mamy takie wartości, kanał 39. Mamy takie wartości, kanał 29. Po stówce, Hubcio. Tak. 27 DVB-T1. Co my tu mamy, panie kochany? Musi być lepiej, nie? Też mamy po 200. Kanał 23, czyli Polsaty nasze. Po 200. No i kanał 7 to jest multiplex 8. Nie może go być. Ani nie ma poziomu, ani nie ma jakości. Tak samo kanał 9 z Akademii Ekonomicznej. Wydaje mi się, że go nie będzie też, bo na mierniku go w ogóle nie było. I telewizor go w ogóle nie znajduje. Chociaż miałem wczoraj taki przypadek. Pokażę wam z lewej strony na mierniku. Przy takich wartościach, jakie tam są, multiplex 8 na telewizorze sobie hasał. Na mierniku miernik pokazuje, że sygnału w ogóle nie ma. Na telewizorze, jak wejdziemy sobie w jakość i siłę, też tego sygnału w ogóle nie ma. Natomiast obraz i dźwięk był dostępny. Pani twierdziła, że to idealnie tam działało, nie zauważyła żadnych problemów. Może od sąsiada. No, także to takie są czasami przypadki, że telewizory mają tak czułe głowice, że pomimo tego, że na mierniku nie ma nic, pomimo tego, że nawet jakość i siła na skanowanym kanale jej nie ma, to i tak telewizor odbiera, nie? Na to Hubert ustawiał, czyli no telewizor, jakość i siła i wiadomo, i bawimy się, nie? I teraz wzmacniasz, że jest skręcony gdzieś, Hubert, 1/3? Myślę, że 1/3. 1/3. To weź teraz zwiększ moc trochę. Podkręć po prostu zasilanie. Nie zwiększamy teraz mocy, tylko po prostu zwiększamy napięcie, nie? Które dochodzi nam. Teraz jest na maksa, tak? Tak. A zmniejsz do połowy. Teraz już jest połowa. No to widać, że akurat telewizor nie jest czuły na. Zmniejszam jest dziś 1/3. No trzeba chyba bardziej powoli.
Poczekaj, ja tylko sobie wejdę na kanał 40. Na kanał 39 sobie wejdziemy, bo on był problemowy ostatnio. No, zobacz teraz. Nie mamy nic, Hubert. Teraz nie mamy nic. No, rozkręcaj go trochę. Dobra, poziom się nam pokazuje, jakoś nam we wchodzi. Stop. Jak masz teraz robiony? To teraz przekręć go na maksa. Na fulla zrób. Jest na full? Teraz tak. Jest na full. Nic teraz nie rób. Poziom sygnału 100, jakość sygnału 100. Wchodzimy do oglądania telewizji. Poczekajmy chwilę. No widać, że telewizor nie jest podatny na przesterowanie sygnału, bo przy rozkręceniu na maksa u mnie na mierniku pojawiał się zanik w ogóle odbioru. Także Hubert, masz naprawdę bardzo, bardzo telewizor taki no, niewybredny. To jest akurat model telewizora Sony, nie jest to sponsorowane, bo akurat sobie Hubert taki kupił. To nie jest tak, że ja ten telewizor tu przyniosłem. To jest akurat przedwzmacniacz 12-woltowy i te 12 V jest z zasilacza podawane tutaj przez ten kabel, żeby ten przedwzmacniacz zasilić. Teraz dużo osób na pewno się zapyta, na co jak mam w dekoderze 5 V albo w telewizorze 5 V. Słuchajcie, no niektóre te przedwzmacniacze działają na 5 V, czyli powiedzmy od 5 V działają. Natomiast dużo ludzi pewnie też powie, że te z regulacją są fajne, bo możecie sobie wyregulować. Słuchajcie, tam nie ma regulacji wzmocnienia, tylko tam jest regulacja napięcia. No właśnie. Tam jest potencjometr i on reguluje tylko i wyłącznie napięcie, jakie macie na wyjściu. Możecie sobie to sprawdzić zwykłym voltomierzem, który podłączycie sobie do wyjścia do anteny. Czyli de facto, jak skręcasz pokrętłem do połowy, to nie masz 12 V, tylko masz mniej, tak? Tak, dobrze tak, to rozumiem? Dobrze to rozumiesz. Czyli teoretycznie, jak jest 1/3 czy połowa, to masz około tych 5 tak, V. Tak, trzeba spróbować. Niektóre przedwzmacniacze, nie pamiętam, czy są na 5 V, wydaje mi się, że nie. One są mniej więcej, tam jest chyba 10-14 V jest zasilanie takiego przedwzmacniacza, ale warto spróbować, nie? Może będzie chodzić. W związku z tym, że prosicie mnie, żebym też przytaczał różne treści ze starych książek instalacyjnych, no to mamy książkę Mariana Zarembickiego, mój ulubiony autor. To jest książka z 1967 roku i w tej książce możemy sobie wyczytać o antenach wnętrzowych, czyli pokojowych. W pobliżu stacji telewizyjnej zadowalający odbiór możliwy jest również za pomocą anteny wnętrzowej, zwaną pokojową. Zasada działania anten wnętrzowych jest taka sama jak anten zewnętrznych, więc też ich budowa zasadniczo oparta jest na różnych odmianach dipola półfalowego prostego lub dipola półfalowego pętlowego. Zasadniczą cechą konstrukcji anten pokojowych jest dążenie do możliwego ograniczenia wymiarów oraz dążenie do nadania im ozdobnego wyglądu lub też skrajnie odwrotnie, do takiego ich wykonania, aby były jak najmniej widoczne. Spełnienie tych warunków z reguły związane jest z wieloma ustępstwami od wymagań elektrycznych, więc też zazwyczaj anteny te odznaczają się złymi właściwościami elektrycznymi. Mimo to w niedalekiej odległości czy w niewielkiej odległości od silnej stacji telewizyjnej mogą zadowalająco spełniać swoje zadanie. Z kolei w książce Janusza Pieniaka możemy wyczytać, że anteny wewnętrzne pokojowe to takie, które można postawić bezpośrednio na telewizorze w mieszkaniu. Można je stosować, uzyskując zadowalający obraz w promieniu od 8 do 10 km od anteny stacji nadawczej dużej mocy. Zasadniczą wadą stosowania anten wewnętrznych jest to, że nie można z góry przewidzieć jakości odbioru, gdyż zależy ona od wielu czynników przypadkowych, takich jak położenie, wysokość i rodzaj budynku, położenie pomieszczenia wewnątrz budynku, usytuowanie okien, mebli i tym podobne. Ściany powodują znaczne tłumienie natężenia pola sygnałów telewizyjnych, szczególnie w czwartym i piątym zakresie, czyli w paśmie UHF. Każdą antenę zewnętrzną, którą będziemy chcieli zamontować wewnątrz pomieszczenia lub na poddaszu, należy traktować jak antenę właśnie wewnętrzną. Miałem ostatnio przypadek, gdzie zwykła antena siatkowa postawiona za telewizorem umożliwiła stabilny odbiór kanałów DVB-T2 i nie trzeba było takiej anteny zakładać na zewnątrz. Oczywiście to wszystko jak zwykle zależy.